Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jak widzicie, znajdujemy się pod budynkiem Embers. I tym oto razem wchodzimy do windy. Jedziemy na piętro 13. Tutaj znajdujemy się oczywiście w miejscu bez powrotu. Dziwka jest niebezpieczna. Spokojnie. Wchodzimy, rozmawiamy, wychodzimy. I tym samym, tak jak już wiecie, udało nam się raz ukończyć grę, chociaż było to zakończenie ogólne. Jedyni goście. Kurwa. Będziemy chcieli teraz odblokować pozostałe zakończenia. Jesteś. Dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Yorinobu zabił waszego ojca, a teraz... Wiedziałam. Od początku. Wiedziałaś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Skoro wiedziałaś, to czemu nic z tym nie zrobiłaś? Dopiero teraz ruszyło cię sumienie? Nie mam złudzeń. Mój ojciec nie był nieskazitelnym człowiekiem. Gdy trzeba było usuwać swoich wrogów, robił to bez litości. Yorinobu nigdy nie potrafił tego zaakceptować, ale dla mojego ojca cel zawsze uświęcał środki. Dla Saburo Arasaki liczyło się tylko jedno. Wiesz co? Władza? Rodzina. Ja miałam być jej sercem. Dbać o jej ciągłość, stabilność. Nigdy nie występować przeciw niej. Mam wrażenie, że Yorinobu dostał inne wytyczne. Yorinobu podniósł rękę na ojca, ale wciąż jest Arasaką. Nadal należy do rodziny. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Wystarczy, że wiesz, z jakim trudem przychodzi mi wystąpić przeciw własnemu bratu. No dobra, to twój brat, było ci ciężko. Niech będzie, że rozumiem. Ale w którym momencie zmieniłaś zdanie? Zaczęłam o tym myśleć, kiedy dostaliśmy ostrzeżenie o naruszeniu protokołów bezpieczeństwa w trakcie parady. Pewności nabrałam, kiedy oddział szturmowy mojego brata prawie mnie zabił w waszej kryjówce. Yorinobu był skłonny poświęcić twoje życie. Ojciec miał co do niego rację. Mój brat nigdy o nas nie dbał. Zostałam wychowana, żeby być sercem rodziny i nadszedł czas, żeby Arasaka wysłuchała mojego głosu. Serce wymierzy sprawiedliwość. Czy masz przy sobie Soul Killera, tak jak się umawialiśmy? Palec na cinglu. Niczego nie mów. Oczywiście, że nie. Nie znamy się aż tak dobrze. Wolisz się zabezpieczyć, rozumiem. Chociaż to niepotrzebne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne, a jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tutaj, w Night City, pod Arasaka Tower. Powinniśmy wyjść, teraz. Chcesz stąd wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź. Mamy mało czasu. Wiesz, jak wzbudzić ciekawość? Zamieniam się w słuch. Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Konsekwencje. Chcesz pomścić ojca? Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. I jak masz zamiar to zrobić?
Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji. To doskonały moment, aby poznali prawdę na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Wprowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost? Pomożesz mi się pozbyć Yorinobu. A ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. To interesująca oferta. Przemyślę ją. Dobrze, byle szybko. Yorinobu zrobił się czujny po... No i? Wkrótce będę musiała wracać, idziemy, żeby nie wzbudzać stąd, podejrzeń. Kurwa! Dobrze się czujesz? Tak, tak, tylko... Krwawisz. Kurwa. Chyba kończy ci się czas. Nie zwlekaj z decyzją. Przemyślę to. Potrzebujesz powietrza. Teraz. No dobra, zatem chodźmy do windy. Oj, oj, oj. Jestem w pełni sił. To ciało mnie słucha. Rozumiesz, co mam na myśli? Wiem. Chcesz przejąć nade mną kontrolę. Chcę ocalić ci życie. Zażyjesz pseudoendotryzynę i pozwolisz mi usiąść za kierownicą. Dowiozę nas do tego jebanego Mikoshi. Jak? Na pewno nie z tą porcelanową dziwką. W pojedynkę nie masz szans. Trochę cię to przerasta, co? Zrobię to wspólnie z Rogue. Jeszcze nie zardzewiała i wciąż ma wobec mnie dług do spłacenia. Może 50 lat temu rzuciłaby wszystko dla ciebie. Dzisiaj? Wątpię. Przekonam ją. Oboje mamy doświadczenie w takich akcjach. Wejdziemy do Arasaka Tower jak za starych czasów i znajdziemy dostęp do Mikoshi. To nasza jedyna szansa. Myślisz, że z Rogue... że to się uda? Z jej doświadczeniem, możliwościami, kontaktami na mieście? Nie znajdziesz nikogo lepszego w Night City. To musi się udać. Dostaniemy się do wieży. Alt nas rozdzieli w Mikoshi, a potem rozpierdolę to. Świetnie. Znowu odpływasz? Musiałem ci podać beta-haloperydol. Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Skąd się tu wziąłem? Przywlokłeś się tu poobijany. Wystraszyłeś miejsce. Zrzuciłeś ze stołu mojego pacjenta. I zażądałeś, żeby cię natychmiast, kurwa, poskładać. Powiedz mu, że to był twój anioł stróż. Nie byłem do końca sobą. Wiem. I to mnie martwi. Jak źle ze mną? Aż tak źle? Tak powinno być lepiej. Spróbuj ostrożnie usiąść. Spróbuję. Chyba wraca mi czucie. Powoli. Kolejne
małe zwycięstwo. No co? Przecież usiadłem. Okej, łapię. To nie będzie przyjemne. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Ty mi powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Wiem, Wiktor. Spróbuję. I zrobisz to teraz. Widzisz tamten stolik? No, co z nim? Znajdziesz na nim ostatnią dawkę pseudoendotryzyny. Prezent od Misty. Chcesz je poddać głosom w głowie? Śmiało. Weź Stacha. Wytłum się. Albo zrób coś innego. Skończ to na własnych warunkach. Ode mnie też masz tam prezent. Blokery. Jeżeli uda ci się przejść te kilka metrów, reszta zależy już tylko od ciebie. Sam słyszałeś. To ostatni moment. Przejmuję stery. Endotryzyna. Rogue, Arasaka Tower. Tylko w tej kolejności to może... Cicho, Johnny. Muszę się zastanowić. Chcesz się zastanowić? Świetnie. Byle nie w tej piwnicy. I do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób. Chyba dam radę. Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Hej, V. Słyszałam, co pomyślałeś. No nie powinnaś. Przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Okej, prowadź. Gdzie to jest? Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś Jackiego. A co Jackie ma z tym wspólnego? Chodź, to się przekonasz. Oczywiście pójdziemy za Misty. Miał równie ponurą minę. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałem. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wells, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. Właśnie o to chodziło. Widzisz? Jesteśmy na dachu. Kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Młoda ma rację. Siadaj i przemyśl to na spokojnie. Usiądźmy oczywiście. Mam pobyć sam ze sobą? Trudne zadanie. No to co właściwie Jackie tu postanowił? Wiesz przecież. Legenda tego miasta. Zostawię cię teraz. Nie śpiesz się. Kurewsko mnie wystraszyłeś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Wiesz co, powinieneś do kogoś zadzwonić. Pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz.
Nie. Ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego, piguły mogą poczekać. Zadzwonię do pana. Pana? Chcę ją usłyszeć. Mam nadzieję, że tylko to. Hej. Cześć, pana. Wiesz, która godzina? To nie zajmie długo. Chciałbym cię tylko usłyszeć. Ale jakąś dziwną porę sobie wybrałeś. Vi. Co jest grane? Muszę coś dzisiaj zrobić. Będzie dość ryzykownie. Bardzo. Ale muszę. Co? To nie jest rozmowa na telefon. To porozmawiajmy na żywo. Gdzie jesteś? W mieście? Tak. Okej, posadź gdzieś dupę i czekaj. Jadę do ciebie. Nie rozumiesz. Nie mogę już czekać. To ma związek z tym, o czym mówiłeś, prawda? Tak. No to jedno ci powiem. Zawsze jest jakieś wyjście. Wiesz, co teraz zrobisz? Weźmiesz parę oddechów, przemyślisz to jeszcze raz i wtedy do mnie zadzwonisz. Wiesz czemu? Bo jestem tutaj dla ciebie. Ale... Bez dyskusji. Nieźle rozegrane. Nawet nie dała mi dojść do słowa. Może to i lepiej, bo jeszcze powiedziałbyś za dużo. Dobrze zrobiłeś. Ja nie miałem tej możliwości. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sam pomyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. Teraz próbuję uratować ci skórę. Możesz mi na to pozwolić? Możesz spróbować z panami nomadami, ale wtedy będziesz miał ich na sumieniu. I możesz przyjąć ofertę Arasaki. Wtedy na sumieniu będziesz miał sam siebie. No dobrze, w tym momencie, moi kochani, pojawia nam się kwestia wyboru. Tutaj, poza tym naszym tak jakby głównym zakończeniem, mamy do wyboru trzy opcje, które wiążą się z konkretnymi zakończeniami. My w tym momencie będziemy tak jakby wykonywać te zakończenia po kolei. Ja rozpocznę od chyba trzeba zaryzykować z Arasaką i tutaj nasze zakończenie będzie związane z Takemurą. Tak więc obierzmy sobie pierwszą ścieżkę. Myślę, że trzeba zaryzykować z Arasaką. Odpierdoliło ci? Czemu jesteś taki uparty? Mam to po tobie. Na pewno? Od tej decyzji nie ma odwrotu. Tak. Nie wściekaj się. Mam na to wyjebane. Mam wrażenie, że pożałujesz tej decyzji. A kiedy to się stanie, ja już nie będę mógł ci pomóc. To może być moja ostatnia akcja. Jeśli się nie powiedzie. Chcę być świadomy. Do zobaczenia w Mikoshi. Johnny? Aha. No to zostałem sam. Wreszcie. Przyjmuję twoją ofertę. Długo ci to zajęło. W tym czasie Yorinobu zdążył zrobić swój ruch. Co? O czym ty mówisz? Mój brat uczynił mnie swoim gościem w rezydencji w North Oak. Zamknął cię? Tak. A nad moim bezpieczeństwem czuwają jego ludzie. Tak? No to przekonam ich, żeby cię wypuścili. Dziękuję. Gdzie jesteś? W klinice mojego Reaperdoka, Wiktora. To na tyłach sklepu Mistis Esoterica. Zaraz kogoś po ciebie wyślę. Podwiezie cię do rezydencji. A potem wspólnie złożymy mojemu bratu wizytę w Arasaka Tower. No dobra, mamy iść teraz do Misty.
więc jedźmy sobie windą. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie rozgrywki w Cyberpunk na PS4, a PS5, to jest po prostu taka przepaść. To ty, Vi? Czy... Tylko ja. I co teraz? Czekam na kierowcę. Chodź do środka. Poczekamy razem. Skoro musisz chwilę poczekać, mogę postawić ci tarota. Myślę, że możemy spróbować. Niektórzy wierzą, że niepewność jest złem i wróżą, żeby się jej pozbyć. Inni twierdzą, że złem jest zmiana, ale to nieprawda. Każdego dnia, w każdej minucie stajemy się innymi ludźmi. Bać trzeba się nie zmiany, tylko tego, kim możemy się stać. Musimy mieć pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku. Wymyśliłam ten układ specjalnie dla ciebie i John'ego. Twoja przyszłość jest jego przyszłością i na odwrót. Jestem gotowy. Zacznijmy od ciebie. Głupiec. O, to było do przewidzenia. Było, ale źle to interpretujesz. Głupiec oznacza początek podróży, zapowiedź czegoś nowego. To takie wewnętrzne dziecko, ciekawe świata, czasami naiwne i lekkomyślne. Myślę, że właśnie takiego cię poznałam. Mag. Człowiek o dużym talencie, ktoś bardzo charyzmatyczny, przywódca. Pasuje do John'ego. Karta jest odwrócona. Może oznaczać skłonność do nałogów, zaburzeń psychicznych. Zdecydowanie, John'y. Jest jednym wielkim zaburzeniem. Ostatnie karty dotyczą waszej przyszłości. Diabeł. Te karty. Masz jakiś inny zestaw? To nie jest śmieszne, Vi. Odwrócony diabeł to zależność i brak kontroli. Walka o władzę, agresja, zło. Cokolwiek planujesz, potraktuj go jako przestrogę. No dobrze, John'y. Księżyc. Księżyc. To chyba nie tak źle. Nie wiem, Vi. Księżyc to tajemnica. No, chyba transport podjechał. To chyba po ciebie. Zaraz, czy to limuzyna Arasaki? Zgadza się. Vi, Jackie zginął od kultych ludzi, a ty idziesz z nimi na współpracę? Myślisz, że nie pamiętam? Też mi się to nie podoba, ale inne opcje byłyby jeszcze gorsze. Nie da się usprawiedliwić zdrady przyjaciela. Nie masz prawa mnie osądzać. Zmieniłeś się na gorsze. Vi, dobrze cię widzieć. Wyglądasz... jak gówno. I tak się czuję. Urocze miejsce. Jest coraz gorzej. Przykro mi to słyszeć. Powinniśmy iść. Poczekaj. Ostatnim razem rozmawialiśmy o konstrukcie, który będzie próbował wpływać na twoje procesy decyzyjne. Konstrukcie, który za życia odpalił dwie nuklearne głowice w Arasaka Tower. I nagle zgłaszasz się z tym konstruktem w głowie na ochotnika do porządkowania spraw w Arasace. O czym ty mówisz? O, nikt ci nie powiedział? Szkoda.
Jego engram to pierdolony Johnny Silverhand. Może obiło ci się o uszy. Ten terrorysta? Tak, ale nie jest teraz aktywny. I zanim wygłuszyłem go beta-blokerami, odradzał mi współpracę z Arasaką. Więc może wsadźcie sobie te podejrzenia, zanim zacznę żałować, że go nie posłuchałem. Mnie to wystarczy. Chodźmy do samochodu. Hanako-sama czeka. Jemu to może wystarczyć, ale ja będę cię miał na oku. Jak uważasz? Za chwilę będziemy. Dlaczego nie dzwoni? Hanako-sama. Mogli odciąć łączność w rezydencji. Coś jest nie tak. Nie polepszysz sytuacji, jeśli rozwalisz samochód. Nie jestem waszym jebanym szoferem. Nie na to się pisałem. Żadne z nas się nie pisało. Obudziłeś się. Nawet nie pamiętam, żebym zasnął. Spróbuj tego nie robić, zaraz będziemy. Broń w gotowości. Zwariowałeś? Zachowujcie się naturalnie. Albo raczej siedźcie spokojnie i wszystko pójdzie gładko. Coś nie w porządku? Nikt nie ma prawa wjechać. Coś mówił? Efektywne i efektowne. Dobra robota. Pieprzyć to. Co robimy? Nie pozwolą nam się do niej zbliżyć. Nie będziemy ich prosić o pozwolenie. Kelman, idź naprowadzić AV-kę. Tutaj zaraz zrobi się gorąco. Vi, idziesz ze mną. Hanako? Jestem w sypialni w środkowej części budynku. Anders, ściągniesz AV-kę. Ale najpierw trzeba zneutralizować czwórkę strażników. Takemurawi to wasze zadanie. Zneutralizować, tak. Zagłuszę ich komunikację. Nie wezwą posiłków. Pójdziemy lewą stroną ogrodu. No dobra, zatem mamy się dostać do rezydencji. Wyciągnijmy broń, bo już stąd widzę, że tutaj mamy towarzystwo. Nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić w ogóle. Już wiedzą. Trzeba ich zneutralizować. Kurczę, w ogóle niezniszczalny jest ten potwór. Dobra, widzę snajpera. Swoją drogą. Mamy snajperkę. Kurczę, odrzut jest tak potężny, że... Dobra. Patrzcie, ten snajper dalej, kurczę, stoi, nie? Dobra. Po nim. Co? To jest to w tej grze, nie? Że... Oż kurde. Ej, co się stało?
to jest to w tej grze, że jednak ci przeciwnicy nie są na shota i okazuje się, że możemy w nich strzelać, kurczę, 50 razy, a oni dalej żyją, nie? Kto tu jeszcze we mnie strzela? Dobra, zbierzmy sobie tutaj części. Uwaga! Kolejnych 5 strażników na zewnątrz. Inet runner w garażu po lewej. Dobra, jeden rozwalony. Co z tobą? Dobra, po nim. Okej. Tu mamy kolejnych. A weźmy ich, kurczę. Dobra. Gdzie jesteś? Świetna jest ta maczeta. Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Potrzebuję tu małego. Patrzcie, tu jest jeden. Mogę tu wejść w ogóle? Dobra. Rozdziabany. Tu jest jeszcze, kurczę, jeden cwaniaczek. Patrzcie, ninja. Mam nadzieję, że nie bola. Dobra. Tu jeszcze jest jeden. Pięknie. Właśnie coś czuję, że mnie, kurczę, non-stop. Coś tutaj, kurczę. A! Patrzcie. Dobra, trzeba ich szybko rozwalić, nie ma co. Nieźle, nie powiem. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, wyjdziemy tędy. Patrzcie go. Stęskniłem się za... Wszyscy ludzie Jorinobu zdjęci. Nice. Helman u nas wszystko. Ściąga jafałkę. Biegnij po Arasakasa. Zaraz. Dobra. Idziemy na górę. Zaraz będę nad rezydencją. Dobrze. Ląduj przy basenie. Ci ludzie... po prostu nie zostawią mi wyboru. Mamy coś do zrobienia. Jeśli to ma się udać, lepiej weź się w garść. Nie muszę. Po prostu... chyba właśnie zaczęła się wojna. Wojna. To duże słowo. Nawet kiedy wypowiada je córka Saburo Arasaki. Skąd ta myśl? Po prostu liczę. Ty, ja, Takemura i Helman to 4 osoby. Właściwie 3,5. Jest jeszcze Oda. Spotkamy się z nim na miejscu. Tak szybko się z tego wylizał? Miał najlepszą opiekę. Tak czy inaczej, to mało przeciwko całej Arasace. Mój brat to nie jest cała Arasaka.
Przynajmniej jeszcze nie teraz. On o tym wie i dlatego otacza się tymi kryminalistami pokroju Adama Smashera. Nie wiem, czy mnie to pocieszyło. Jesteśmy sami. Takie są fakty. Mój ojciec był sam, a zbudował imperium. Zapraszam. Dobra, wsiadamy. Dobra, barek się otworzył. Ale nie widzę. Trochę za wcześnie naszę pana. Ale jeśli to pomoże ci się uspokoić. Komuś jeszcze trzęsą się ręce? A myślę, że odrobina szampana nie zaszkodzi. Czemu nie? Może to rozjaśni mi w głowie. Dziwne. Nie czuję smaku. Dziwne? Dziwne, że dopiero teraz. O czym ty mówisz? O twoim ośrodkowym układzie nerwowym. Jest w strzępach. Następny będzie słuch. Potem wzrok. No to trzeba się śpieszyć. Kiedy tylko rozliczę się z Yorinobu, zajmiemy się tobą. Dosyć mocno wyglądają na zmartwionych, nie będę ukrywać. Masz wszystko przygotowane? Oczywiście. No to wysiadamy. Chodźmy za Hanako. Takemura, zbierz ludzi. Każdy lojalny człowiek ma być gotowy. Będziemy czekać. Vi, ty idziesz ze mną. Tędy. No dobrze. Zatem będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!